W grze bohater poprzedniej części gry jest tutaj wspominany kilka razy. Pierwszy raz możemy o nim usłyszeć podczas rozmowy ze Spike'iem, który był chyba jego pierwszym zleceniodawcą w grze. Że też koniec świata okazał się taki spokojny. Ach, przynajmniej do zmroku. Fakt. Gdyby Crane mógł to widzieć. Kto? Mniejsza z tym. To nie jedyne nawiązanie. Kolejne możemy znaleźć w drugiej lokacji na mapie, a dokładnie w tym miejscu. Jak już dostaniemy się do kontenera, znajdziemy tam radio i dużo zdjęć Crane'a. It's Crane. Do you copy? Jade, it's Crane. Can you hear me? Damn it. Warto wysłuchać całą wiadomość, bo pod koniec jej dostaniemy bardzo ciekawe buty. Nie jest to błąd. Od teraz nasza postać będzie tak skakać. Koniecznie daj znać w komentarzu, jaką ciekawostkę jeszcze tutaj zauważyłeś.